Karę mu powtarzać. Produkcja jakichś filmów fabularnych, to podobno dziesiątki razy powtarzać. My już jesteśmy gotowi. Więc proszę Państwa, młodzież wyszła z pomysłem, że skoro ten radioteleskop ma stać wiele set lat, żeby tam do fundamentów włożyć kapsułę czasu. Kapsuła czasu jest to pojemnik, gdzie prowadzimy różne pamiątki i przekazy dla następnych pokoleń i oni tam za ileś set lat, 500, może 1000, znajdą sobie i dowiedzą się, co chcieliśmy tym ludziom za te 1000 lat przekazać ciekawego. Więc pojemnik. Ja postarałem się o takie trzy pojemniki, dwa szklane, jeden plastikowy. Bo pytałem się, jaki pojemnik, żeby wytrzymał te 1000 lat. Mówią, że szklany najdłużej wytrzyma, ale pokrywka metalowa, że ona skoroduje, zniknie i się zepsuje. A inni mówią, że jak to będzie zalane betonem, to nie będzie dostępu powietrza i że daje nam. Ale tu jest pojemnik z pokrywką szklaną. Jest tylko ten zamek metalowy, to jak on skoroduje, to przecież to będzie zalane betonem, to i nadal się to będzie trzymać, tu zaciśnięte, to te 1000 lat się dotrzyma. I tu jest plastikowy, plastik podobno rozkłada się, jak się wrzuci do ziemi, 2000 lat, butelki plastikowe. No. I tu jest plastikowy pojemnik, pokrywka jest piękna, plastikowa, z uszczelką. No ale także moglibyście Państwo jeszcze zadecydować, który wybrać. Na razie jest, monument będzie najlepszy i tu zaraz złożymy list, ja ten list przeczytam, wszyscy się podpiszą i każdy będzie mógł rzucić pamiątkę. Tutaj już burmistrz i starosta i jedna osoba rzuciła pamiątki. Pani z działu finansowego gospodarki komunalnej dała cegiełkę na budowę basenu, 10 zł zapłaciła w 2000 roku, a teraz 2014 lat basen nie został wybudowany. Mówi pani Kazimierzu, nie jest niepotrzebne, niech to będzie na pamiątkę. Pan burmistrz Nawrocki wziął z klapy znaczek i dał tutaj znaczek, koziołek. Pan starosta tak samo dał znaczek, wypił sprawy i pan Pszorek dał gotówkę. No, dobre. Tak? A będziemy dwa. A będą gotówkę, to będą dwa. Poczekajcie, ktoś ma szmatkę, bo tutaj zawiedziło. Bo tutaj trzeba było.